Tutaj większość projektów reprezentuje chyba wszystkie kulturę miejską. W związku z tym, no to dumnie będę reprezentować kulturę wiejską, proszę Państwa. Więc takie odniosłam wrażenie, że trochę nam tej kultury brakuje, tradycyjnej. No nie wiem, być może trochę się już jej wstydzimy, ale zaraz Wam udowodnię, że tak w ogóle nie jest. Słuchajcie, zapytam Was, kto ostatnio był na weselu? Świetnie. A kto był na własnym weselu? Bo czasem tak się zdarza właśnie, że w ostatnim... Jest pan, jest tutaj państwo, no właśnie, tutaj jest pani. Bardzo fajnie. Oczywiście idąc dalej z pytaniami, mogłabym zapytać, ile w tym weselu było tradycji, prawda? Czy z miejsca, którego pochodzicie, prawda? Czy udało wam się takie elementy tradycyjne gdzieś w tym weselu właśnie zawrzeć, prawda? Pokazać go troszeczkę z innej strony. Jak tutaj siedzimy, słuchajcie, ta metoda, o której zaraz Państwu opowiem w wielkim skrócie, gdybyśmy tutaj mieli więcej czasu, godzinkę, to założę się, że skończyłoby to się właśnie weselem. Bo tutaj widzę trzy panie, które tam są, siedzą, które nadają się, jedna jest pani, która jest, mogłaby być mamą pana młodego, druga mamą pani młodej na przykład, a trzecia, która właśnie w tej chwili wyszła, mogłaby być ciocią na przykład, prawda? Zobaczcie, jak tutaj siedzimy, wszyscy w tym weselu moglibyście uczestniczyć. Dlaczego? Jak was zapytam, to zazwyczaj jest tak, że na weselu dopiero rodziny poznają się kiedy? W samym dniu wesela. I tak naprawdę wesele w ogóle jest performersem, prawda, dla ludzi. Jest czymś, co działa intuicyjnie, ponieważ bardzo dobrze znają schemat, pewien obrzęd. I o tym wam opowiem, jak w takiej społeczności lokalnej, Dynów ma 6000 mieszkańców, ale oprócz tego są wsie, które są położone obok i to są kolejne 17 000 mieszkańców. Na takim weselu może być nieskończona liczba osób. To wszystko zależy od waszej kreacji, od tego, jak uda wam się zaangażować te osoby po prostu w ten performance. Dlatego jest to performance, a nie spektakl teatralny. On się w ogóle nie dzieje na scenie. Tutaj scena, ani warunki lokalowe w ogóle nie są potrzebne. Dobrze właśnie, żeby była to duża przestrzeń, żeby ci wszyscy ludzie mogli w tym uczestniczyć. Ponieważ opowiem wam z perspektywy osobistej i Domu Kultury, którym zarządzam, w związku z tym muszę zrobić wtrącenie osobiste. Ponieważ nie jestem mieszkanką, znaczy w tej chwili jestem już od 5 lat, mieszkam w Dynowie, ale mieszkam tam dopiero od 5 lat. Ta społeczność lokalna jakby nie jest moją społecznością od urodzenia. Jestem tak zwanym spadochroniarzem. Nie wiem, ile tu jest spadochroniarzy, czyli osób, które nie mieszkają w takiej społeczności, nie mieszkały, nie dotyczą ich jakby tradycje, prawda? Ta kultura jakby im jest obca. I to jest bardzo ważne, co teraz chciałabym Państwu powiedzieć, bo dla mnie to działanie otworzyło mnie tę wspólnotę. Jako dyrektor małego Domu Kultury wyobraźcie sobie, że jesteście w miejscu, albo jesteście animatorem kultury, który w takim miejscu pracuje, który takiej społeczności nie zna, prawda? Więc wydaje się, że kultura jest czymś, co ludzi otwiera. Więc ta kultura wydawała mi się tradycyjna, którą ci ludzie żyją. Wydawało mi się, że jeżeli nie poznaję sobie takiego celu, to nie pójdę naprzód. Po 3 latach tam pracy wpadliśmy na pomysł w grupie osób, żeby zrobić wesele. A dlaczego wesele? Tradycyjne wesele, bo właśnie ma taką funkcję łączącą, integrującą ludzi, żeby poznać te tradycje tej społeczności. Ponieważ jest ze mną tutaj Jana i Dominik, którzy są państwem młodych, byli państwem młodych, ja już ich traktuję, może się pokażcie chwilę, ponieważ ja ich traktuję... Ja ich traktuję już prawie jak państwo młodych, w związku z tym po prostu taka historia. To opowiem wam pokrótce, jak taki performance się przeprowadza, jak pracować z tak dużą społecznością lokalną. To, że w projekcie wzięło udział 160 osób, to w ogóle nie było zaplanowane. Tak jak tu w większości projektów jest to efekt kuli śnieżnej, czyli to, że wioski, jak również osoby z Dynowa tak się zaangażowały, że zaczęły przychodzić całe rodziny. Dla mnie projekt międzypokoleniowy to jest właśnie wtedy, kiedy wszyscy w nim biorą udział, prawda? Nie tylko seniorzy, nie tylko młodzież, ale również wszystkie osoby. Więc z mieszkańcami Dynowa i 5 wsi z nim sąsiadujących przeprowadziliśmy widowisko teatralne, ponieważ widowisko teatralne jest efektem właśnie stosowania metody etnografii performatywnej. Dlatego, że przez cały proces, który przechodzimy razem z mieszkańcami, na końcu możemy wszystko zobaczyć, przeżyć. Jeden z panów, który tutaj uczestniczył w weselu, powiedział, że możemy zobaczyć kulturę. I tak to właśnie się dzieje w tej metodzie. Czyli stosujemy różne narzędzia etnograficzne, badawcze, nawet socjologiczne, ale później na końcu mamy formę artystyczną, która pozwala nam to przeżyć osobiście. I te emocje są tutaj właśnie najważniejsze. To przeżycie jest najważniejsze. Jeśli chodzi o cały proces badawczy, bardzo króciutko powiem wam, jak przeprowadza się takie działanie. Nie tylko można zrobić wesele, można przeprowadzić każde wydarzenie ze społecznością lokalną, która opiera się właśnie na tradycji lokalnej. Przede wszystkim z mieszkańcami należy ustalić ramy czasowe i kulturowe widowiska. Tutaj decydujemy wspólnie. W tym przypadku było to 15 osób, którzy zostali zaproszeni z tych miejscowości, jak również mieszkańcy. Na spotkaniu również obecny był etnograf. Tutaj bez specjalistów w takich działaniach no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby on przebiegał właśnie, żeby miał tą moc taką badawczą, no trochę naukową, prawda? Żeby właśnie nam się udało dotrzeć do tych wszystkich jakby bardzo ważnej wiedzy, która tutaj jest w tych działaniach. Spotkanie z mieszkańcami Pogórza z etnografem. Tutaj wprowadziliśmy takie spotkanie po to, żeby wspólnie, żebyśmy odkryli tą wiedzę, której nam będzie brakowało. To było bardzo ważne, żebyśmy wszyscy zrozumieli, czym się będziemy po prostu zajmować. I to osoby z zewnątrz, z Krakowa i z Kolbuszowej przyjechały do nas, do Dynowa, powiedziały nam o tym, jak właśnie taka tradycja wygląda w perspektywie ogólnopolskiej. Przygotowanie badań terenowych. Tutaj zaprosiliśmy dr Joannę Bielecką-Prus ze studentami z Lublina, z UMCS-u i pomogli nam właśnie przygotować przede wszystkim pytania z młodzieżą, która w tym projekcie brała udział, po to, żeby później móc rozmawiać już z seniorami w ich naturalnym miejscu, właśnie w domach. Ten zbiór pytań był bardzo ważny. Nam uświadomił na przykład, czego tak naprawdę nie powinniśmy robić. Taki porządek sobie w pytaniach, w projekcie bardzo później ułatwia pracę, żeby pozbywać się treści, które są po prostu niepotrzebne. Nie zajmujemy się czasem czymś, co zupełnie w efekcie końcowym nie ma żadnego dla nas znaczenia. Te pytania, które ustaliliśmy sobie z młodzieżą, później skonfrontowaliśmy z osobami właśnie starszymi, którzy byli naszymi liderami, takimi księgami, prawda, żywymi księgami ze swoją wiedzą i doświadczeniem. I te wszystkie pytania właśnie skonfrontowaliśmy. Okazało się właśnie, że bardzo jest wiele zbędnych informacji, które po prostu zwyczajnie wyrzuciliśmy. Na etapie takim badawczym jest to potrzebne po to, żeby później, idąc do ludzi, nie tracić czasu na coś, co ludzi męczy, co im po prostu przeszkadza, żeby to było naturalne i wiarygodne, a przede wszystkim wtedy, kiedy zadają to pytania nie specjaliści, a młodzież. Projektowanie etnografii i strojów. Tutaj wybraliśmy się znów w teren, pojechaliśmy do skansenu do Kolbuszowej. Młodzież mogła naocznie w tym terenie zobaczyć, jak te stroje wyglądają. Robiliśmy zdjęcia. Znów wyjazd międzypokoleniowy. Warsztaty. Pracowaliśmy w bardzo wielu grupach, również wszystkie były międzypokoleniowe. Tutaj bardzo był ważny scenariusz widowiska, który pracowaliśmy razem. Nie było reżysera takiego spektaklu, nie ma zazwyczaj w etnografii performatywnej, w takim performansie zazwyczaj grupa pracuje nad scenariuszem i grupa również podejmuje decyzję co do wyboru treści, która ma się pojawić. Oczywiście wszystko w wyniku pewnego procesu badawczego. Następnie etap pieśni, muzyki, scenografii, jest to wszystko przygotowywane właśnie zgodnie z tym procesem etnografii performatywnej. Poznajemy rodziny państwa młodych. Wybór pana młodego, panny młodej, rodziców, drużby, starosty, sfaszki zawsze się odbywa na takich spotkaniach ogólnych, prawda? To ludzie decydują, nikt z nas, nikt z organizatorów, ludzie sami czują, kto może być drużbą, kto może być sfaszką i to jest piękny proces właśnie dochodzenia również do takiej wiedzy. Odkrywanie starych pieśni, piosenek weselnych, rozmowy po wsiach, różnego rodzaju spotkania. Tych spotkań jest bardzo dużo. Ta metoda tak działa, że ona same, te spotkania stają się spotkaniami integracyjnymi, dlatego po prostu efekty tego później widowiska są bardzo, bardzo ciekawe i zaraz wam tutaj pokażę. Badania terenowe. Odkryliśmy taką bardzo ciekawą metodę pracy, żeby na bazie już scenariusza, który powstał, przeprowadzić wywiady z kolejnymi mieszkańcami wsi. Na gotowych ramach takiego widowiska, scenariusza idziemy do ludzi i pytamy ich o to, co by tutaj po prostu zmienili, co im się nie podoba, co im się podoba, czy to było zgodne, nie wiem, z prawdą, z tradycją. Okazało się, że bardzo wiele elementów tych ram tego widowiska, które stworzyliśmy, po prostu z niego wypadły. Były dla ludzi niezrozumiałe i dlatego też ten wywiad na podstawie scenariusza jest naprawdę bardzo fajnie, pracuje później w społeczności. Próby, jak również próby w plenerze okazały się spotkaniami integracyjnymi. No wyobraźcie sobie panów, którzy przychodzą, przyjeżdżają z wsi po prostu po 20, po 30 osób, panie. Oczywiście zostają później dłużej na próbach. To są spotkania bardzo często spontaniczne, gdzie wszyscy śpiewamy, gdzie tańczymy i dlatego też często te próby kończyły się po 2, po 3 godzinach i dlatego też bardzo się zaprzyjaźniliśmy ze sobą. Od tej pory te relacje trwają i już ktoś jest panem młodym, ktoś jest paną młodą, ktoś jest z faszką, ktoś jest z drużbą, ktoś jest z fatem. Także te relacje też zostały później nam już w tej chwili w społeczności. Etnoperformans, który tutaj zaraz przedstawię w zdjęciach, był 23 maja, czyli słuchajcie, samo przygotowanie to było około 2-3 miesięcy. I to w ogóle nie jest aż tak dużo, żeby właśnie w takiej swojej społeczności tego nie przygotować. Ponieważ była to metoda również badań, więc gdybym tutaj miała więcej czasu, powiedziałabym o tym wam, jak te wywiady wszystkie przebiegały, bo rozmowy z uczestnikami performersu, jak również po zakończeniu jego, trwają cały czas. Właśnie chodzi o to, żeby dotrzeć do emocji i do zmian, która ta metoda niesie. Dlatego również mamy publikację, która już jest skierowana do ludzi, którzy chcą więcej wiedzieć na temat samej metody i tam możemy się dowiedzieć o tych wszystkich przeżyciach, o tych zmianach, które są bardzo wewnętrzne. A teraz już tylko szybciutko zdjęcia, ponieważ jest to bardzo żywe zjawisko, które, słuchajcie, dzieje się na bieżąco. To są naprawdę prawdziwe emocje. Tutaj jest 160 osób, które bierze w tym udział. Kilkanaście stołów, które były zastawione dla ludzi. Publiczność była gośćmi weselnymi. W związku z tym przygotowaliśmy około 400 dań jedzenia dla ludzi, prawda? Wesele trwało 6 godzin, także to naprawdę nie są przelewki, trzeba było wytrzymać tempo również we wszystkim. Tu jest pierwsza scena, gdzie pan młody przyszedł do panny młodej no i właśnie zgromadzenie ludzi, wszystko dzieje się w terenie, w plenerze. Słuchajcie, nie ma po prostu ściemy. Tutaj jest tak, że emocje są tak prawdziwe, że ludzie płakali, że po prostu ja płakałam, nie wiem kto jeszcze płakał, ale po prostu panna młoda płakała. Także po prostu emocje się tak nam tutaj udzieliły po prostu wszystkim w takim grupowym przeżywaniu. Jeśli chodzi na przykład o drużbę, o swaszkę, o to przeżywanie całego obrzędu, jeśli chodzi o targowanie, były to prawdziwe naprawdę emocje. Myśleliśmy, że w pewnym momencie się pobiją o tą pannę młodą i o pana młodego, więc tak kiedyś wsie właśnie przeżywały zaślubiny. Jana z Dominikiem. Tutaj właśnie scena, której bardzo dużo ludzi płakało. Nie wiem, dlaczego tak jest, że ludzie przy takich scenach to jest właśnie wręcz nie scena, a naprawdę prawdziwe przeżycie. Później rozmawiałam z Janą, pytałam się jej, słuchaj, czy ty naprawdę płakałaś, nie? Ona mówi, no wiesz, już po tych próbach tyle wypłakałam, że już jak już doszło do wesela, to raczej starała się udać ten płacz, ale absolutnie ta rola już panny młodej została jakby wytrącona, prawda? Stała się po prostu prawdziwą jakby panną młodą. Ponieważ w weselu uczestniczyło tak dużo ludzi po prostu, że wszyscy byli gośćmi weselnymi. Przypinaliśmy im bukiety kwiatów, wozy, konie, prawdziwe kozy. Nawet było 5 kóz, także prawdziwe były zwierzęta i to wszystko po prostu było w weselu. To są wszystko prawdziwe zdjęcia z tego wesela, nie stare. Były również 2 bramy weselne. Około 1,5 kilometra szliśmy z jednego miejsca do drugiego, żeby do domu weselnego. Tradycyjne witanie oczywiście przez rodziców. Zobaczcie, tak wyglądał dom weselny ze stołami. Wszyscy ludzie prawie siedli i jedli. Dzielili się, słuchajcie, jedzeniem, pili wspólnie, bawili się wspólnie, tańczyli. Gdyby nie to, że mieliśmy poprawiny następnego dnia, to Właśnie od 10:00, to myślę, że od 22:00, od 16:00 do 22:00 to wesele by się absolutnie nie skończyło, z taką energią ludzie po prostu byli. To jest prawdziwa gościna, to jest sfaszka, która leje, sami wiecie co. Natomiast tutaj właśnie kuchenna, to wiadro, słuchajcie, pani, którą nie mogłam namówić na to, w ogóle nikt jej nie mógł namówić, żeby stała kuchenną, po czym przychodzi na wesele, jest dzień jakby premiery, tak zwanej w cudzysłowie, ona przynosi, słuchajcie, wiadro wielkie z bimbrem. Także to jest oraz... Także okazało się, że wczuła się bardzo prawdziwie w rolę kuchennej, więc naprawdę to był totalny po prostu przebój. Zabawa tutaj rzeczywiście, zresztą sami widzicie, jak byliście na weselach, to możecie sobie wyobrazić, jaka jest atmosfera na weselach, jak to właśnie integruje ludzi. Oczywiście elementy całego obrzędu, czyli korowa, ale chłopcy, którzy to wnieśli, młodzież, która była w to zaangażowana, po prostu no, autentycznie to po prostu przeżyli. Oczepiny dla Jany też były bardzo wyjątkowe i po prostu później jest scena pożegnania, ponieważ panna młoda była z Ulanicy, a pan młody z Zasanu, za drugiej strony rzeki, gdzie już był wpływ właśnie już ukraiński, no to wtedy musiała tą rzekę przepłynąć, słuchajcie, i wszyscy poszliśmy nad rzekę, naprawdę prawdziwie przepłynęła przez tą rzekę i tak właśnie się skończył nasz etnoperformans. Także to tyle, jeżeli chodzi o samo widowisko. Ponieważ nie ma za dużo czasu, cały film z tego widowiska, również teksty i naukowe, i badawcze, i wywiady są wszystkie na tym właśnie blogu, dlatego możecie Państwo sobie tam zajrzeć i z tego skorzystać. Dziękuję Wam bardzo.